Król Karol, królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił, i za ile ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy, nawet przy stole z podłomywanymi nogami, i że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Dzień dobry, Martyna Bójko z sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Spotykamy się w kolejnym odcinku naszego podcastu Zajawka. Dzisiaj będę rozmawiała z Alicją Matwiejczuk. Alicja jest członkinią sieci obywatelskiej World Dog Polska, jest też uczestniczką naszej szkoły inicjatyw strażniczych, jest działaczką społeczną, aktywistką, przez wiele lat była związana zawodowo z walką o prawa człowieka. Była też założycielką fundacji Wielkiej Brytanii, Polish Community Center Kultura oraz organizacji młodzieżowej Kameleon. I Alicja po latach emigracji wróciła do, do Polski, do swojej rodzinnej miejscowości, do Ośna Lubuskiego i w Ośnie e, działasz Alicją w informalnej grupie Ratujmy Jezioro Reczynek i w zasadzie o tej twojej działalności będziemy dzisiaj rozmawiali, natomiast jeszcze wspomnę tylko, że jesteś współzałożycielką Stowarzyszenia Lebuzji, dobrze, dobrze wymówiłam, tak? E, mm -hmm. Jest to organizacja, która też walczy o, o, działa na rzecz uchodźców, osób uchodźczych i e, i na rzecz praw człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, tak jak wspomniałaś, przez wiele, wiele lat mieszkałam w Wielkiej Brytanii. Do tej pory jestem z Wielką Brytanią bardzo ściśle związana. Natomiast mój powrót był podyktowany taką katastrofą, w zasadzie rodzinną i tragedią, kiedy to kilka lat temu, w 2017 roku, Podczas orkanu Ksawery zginął tragicznie mój tata. I wówczas w tym moim ukochanym ośnie, gdzie moje serce zawsze tutaj było, pozostał samotnie stojący dom nad, nad jeziorem, a nie byłam jakby chyba gotowa, i nigdy chyba nie będę gotowa tego domu sprzedać. To jest nie tylko moje, moje całe dzieciństwo, ale też. Cała ta okolica ośna lubuskiego, która zawsze mnie urzekała, piękna, cudowna, niesamowite rzeki, małe strumienie, mokradła, bagna, torfowiska, no i przede wszystkim lasy i przecudne, przecudne jeziora. Jak mieszkałam w Wielkiej Brytanii, to do najbliższego lasu musiałam jechać trzy godziny. Natomiast, żeby w ogóle zobaczyć to piękno przyrody, takie jak mamy tutaj w Ośnie, czyli te mokradła, te jeziora, to nawet nie, nie, nie przypominam sobie, gdzie ja musiałabym pojechać, żeby coś takiego zobaczyć. To jest tak rzadka rzecz i, i, i cenna w Wielkiej Brytanii, że nawet nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ile godzin musiałabym podróżować i gdzie musiałabym jechać, żeby no, takie tereny właśnie tam zobaczyć. I to też mi uświadomiło to mieszkanie w tej Wielkiej Brytanii. Jakim cudem tak naprawdę przyrody my dysponujemy tutaj na miejscu. I przez wiele, wiele miesięcy, które, pierwsze, które zamieszkałam z powrotem tutaj w Ośnie, nic nie wskazywało na to, że zajmę się w ogóle walką na rzecz wody i walką na rzecz środowiska naturalnego. Gdyż do tej pory zajmowałam się zawodowo y, prawami człowieka. I y, no tak, I, i jakby tutaj, chodząc sobie na spacery, y, zaczęłam obserwować tą przyrodę. Pewne rzeczy mi się podobały, pewne rzeczy zaczęły mnie niepokoić. Właśnie jakby tutaj wskoczę z pytaniem, bo Jasne. wróciłaś po, po paru latach, zakładam, że bywałaś tutaj w międzyczasie. Bardzo ale... często, oczywiście, odwiedzając mojego tatę, mhm. tak, ale coś że właśnie, że coś się zmieniło i w, t, w tym otoczeniu, że, że jednak to już nie jest to ośno, które, które pamiętasz teraz z dzieciństwa. Chyba najbardziej zaniepokoiły mnie stany wody, bo y, mieszkając nad tym jeziorem, dosłownie y, dom mojego taty, obecnie mój, y, stoi dosłownie, nie wiem, czy 30 metrów od brzegu, teraz pewnie już za 35, od brzegu jeziora i okazało się, że y, ten brzeg jeziora już jest cofnięty o jakieś 5 metrów, więc y, drzewa, które do tej pory były w wodzie, stoją 5 metrów oddalone. Od samego brzegu. Gdy przechadzałam się ścieżką taką pieszo-rowerową, którą władze miasta zbudowały, to okazało się, że w okresach, kiedy były intensywne deszcze, w tym czasie do jeziora bezpośrednio wpływały ścieki komunalne. I dosłownie, żeby tak zobrazować, to było widać łącznie, nie będę, nie będę dokładnie tego opisywała, natomiast łącznie z papierem toaletowym, więc wiemy z czym papier toaletowy również płynie. Zgłosiłam to od razu tak nieformalnie, zupełnie po przyjacielsku w Urzędzie Miasta. Informację tą uznano, że no tak, tam się coś złego dzieje faktycznie, wysłano ekipę, która. Próbowała tą kanalizację tam jakoś zabezpieczyć, żeby to już więcej nie wpływało. Jednak przy każdej nadarzającej się jakiejś tam okazji i przesileniu tej, tego systemu kanalizacyjnego, ta, te fekalia nawet nadal tam wpływały do tego jeziora. I to, jakby było takim zaczątkiem, początkiem mojej działalności na rzecz wody tutaj w Ośnie. I... A w, tej, w tym jeziorze jest kąpielisko jednocześnie, prawda? W sensie tak. jest jakieś takie miejsce. No co, i co, właśnie. I co ciekawa, ciekawa taka właśnie rzecz, że w tym samym czasie, kiedy wpływały do jeziora te ścieki komunalne i fekalia, przy temperaturze 35 stopni wówczas, takich no takich powiedzmy troszeczkę też deszczach tropikalnych, Próbki pobierane przez Sanepit na terenie Kąpieliska wskazywały, że woda jest doskonałej jakości. I to w ogóle, w ogóle absolutnie to nie pasowało, gdyż ten wpływ ścieków był naprawdę bardzo blisko tego Kąpieliska, więc to mnie też zaciekawiło, jakim sposobem, jak to się w ogóle odbywa, jak to się dzieje, że woda jest doskonała. Burmistrz oczywiście mając takie badania na ręku, yy, też twierdził, że no o co mi chodzi? No, przecież woda jest doskonała, czego ja się tam czepiam. Natomiast nie tylko ja, ale wielu mieszkańców, którzy tam spacerowali, no to ewidentnie sam odór ścieków wskazywał, że tam się coś dzieje. A władze twierdziły zupełnie co innego, nie? A jak mogła powiedzieć, co było jakby takim bezpośrednim zapalnikiem. Takim zapalnikiem, tak, że jednak zaczęłaś działać, no bo już miałeś jakieś tam sygnały, że coś się z tym jeziorem dzieje. Ale żeby tak już działać, no powiedziałabym pełnoskalowo, bo naprawdę dużo czasu poświęcasz na, na działanie na rzecz na rzecz jezior w Twojej okolicy. Co takiego się wydarzyło? Więc. Jakby cały czas się interesowałam tym środowiskiem, zaczęłam się interesować właśnie wodą, zgłębiać tematy wodne, prawo wodne. I jednego dnia, to było w grudniu 2019 roku, czyli dwa lata po tym, jak zginął mój tata podczas wichury, zadzwonił do mnie jeden z moich sąsiadów, taki znajomy, i mówi: Słuchaj, Przyjeżdżaj, bo ktoś spuszcza wodę z jeziora kocioł. Jest to jezioro tuż obok naszej miejscowości, właściwie jeszcze w granicach naszej miejscowości. Ja nie mogłam uwierzyć, jak to jest możliwe, że ktoś w ogóle wodę spuszcza. I po, pojechałam oczywiście od razu. Od razu pojechałam nad to jezioro. I okazało się, że tym kimś, kto spuszcza to jezioro, to jest tak naprawdę burmistrz, we własnej osobie, który tam dosłownie tam był, wraz z ekipą z zakładów komunalnych, rozbijali tak zwany przepust, tak żeby wodę spuścić. Tam w tamtym okresie. Spuszczono około 80 cm wody z, z całej tafli. To jest po prostu ogrom tej wody. I w momencie, kiedy na spokojnie próbowałam tłumaczyć burmistrzowi, mówię, słuchaj, ale tak nie można robić, bo przecież e, powinniśmy tą wodę retencjonować. Starałam się wytłumaczyć, że to będzie miało bardzo negatywny wpływ na całe środowisko. Wokół jeziora i w jeziorze na, na ryby, na, na, na tarliska, na, na jakieś inne stworzenia, które no zresztą całą faunę i florę, to mój burmistrz na mnie nakrzyczał. Nakrzyczał na mnie i krzyczał, że to jest jego jezioro i on może robić sobie, co on chce, i że mam się nie wtrącać. No, i wtedy coś we mnie pękło, i sobie pomyślałam, tak, no nie, nikt na mnie nie będzie krzyczał. Zresztą nikt na mnie nie krzyczy. Jedyną osobą, kiedy w dzieciństwie ktoś na mnie tam krzyknął, to był mój tata, i mówił tak. I to jemu na to jakby pozwalałam, i on miał do tego prawo, żeby na mnie krzyczeć, ale nie jakiś tam obcy facet, żeby, żeby na mnie po prostu krzyczeć. I to było takim głównym zapalnikiem do tego. Aby zacząć tak działać już na poważnie, i naprawdę zaczęłam się jeszcze bardziej tym tematem interesować, ze względu na to, iż nie mogłam już wtedy liczyć na działania polityków. W tamtym okresie naszym przecież był poseł Aniśko z Ośna. Pomimo iż zadzwoniłam do niego i poinformowałam go o tej sytuacji, jakby zupełnie, zupełnie ją zignorował. On był z partii Ziel Zieloni. Mhm. Tak, co, co można jeszcze tak naprawdę, co trzeba podkreślić, że to po prostu zgroza, że y, facet, który, który reprezentuje partię Zieloni, y, nie podjął tak naprawdę żadnych wówczas działań ani interwencji w tej sprawie. I no i tyle. I tak, i, no i moja współpraca wówczas z politykami, z Partii Zieloni się zakończyła. Wystąpiłam z partii. W tym okresie właśnie założyliśmy również Stowarzyszenie Lebuzji, założyliśmy stronę na Facebooku oraz tą grupę właśnie taką nieformalną. Ratujmy Jezioro Raczynek i tu zaczęliśmy podejmować działania na rzecz ochrony wody i już nie tylko jako, tylko i wyłącznie Ryczynka ale też wszystkich jezior, rzek i, i mokradeł torfowisk i bagien właśnie na terenie gminy. Czyli waszym celem, jakie sobie cele postawiliście? No żeby rozumieć nie postępowała ta degradacja tak środowiska żeby nie spuszczać wody z jeziora, żeby nie osuszać torfowisk, mokradeł, bo też takie rzeczy się działy, prawda? Tam. Tak, to jest cały czas proces, który nadal postępuje. Bardziej chyba władze zaczynają być ostrożne w temacie, widzą, że bardzo wnikliwie patrzymy im na ręce i działania, szczególnie już po moim szkoleniu i zaangażowaniu się w sieć obywatelską Watchdog Polska. Te informacje, które zgromadziłam. I, I wiedzę, którą przyswoiłam dzięki, dzięki ludziom z Watchdog'a pozwoliły mi bardziej wnikliwie i chyba bardziej profesjonalnie też przyglądać się działaniom władzy i które działania są jakby poprawne, a które absolutnie nie są niedopuszczalne, żeby, żeby w ogóle... Właśnie jeszcze chciałam się cofnąć do tego momentu, kiedy burmistrz na ciebie nakrzyczał, bo, bo jeszcze nie powiedziałaś o tym, dlaczego on tę wodę spuszczał i co, co w ogóle w kontekście wody się dzieje, właśnie działo, ale pewnie cały czas dzieje jeszcze u was w Ośnie. Tak, do tej pory nie, nie ustaliliśmy tak naprawdę, co było przyczyną i jaki był, bo to jest w ogóle dla nas niezrozumiałe. To jest w ogóle dla nas niezrozumiałe, dlaczego. Ta woda z czystego, pięknego jeziora była spuszczana wraz z jakimś tam narybkiem i tak dalej. Podejrzenia padły na to, że po drugiej stronie ulicy są stawy karpiowe i to dla nich w jakiś tam sposób ta woda była po prostu spuszczana. Nie doszliśmy do, do dzisiejszego dnia. Tak naprawdę nie mamy żadnego twardego dowodu, żeby powiedzieć, że, że to właśnie po to ta, ta woda była spuszczana. Co do, Wracając w ogóle do tego przepustu, to ciekawą rzeczą jest to oczywiście, jakby odkryliśmy po jakimś czasie, że. Tego przepustu, czy, czy w ogóle no tego miejsca, w ogóle burmistrz nie powinien nawet dotykać, gdyż tam nie ma żadnej dokumentacji, że tam jakikolwiek przepust jest. Tam jest y, po prostu brzeg jeziora, który powinien być nienaruszalny. I y, w wszelkie możliwe dokumenty twierdzą, że tam nie ma tak zwanego urządzenia wodnego, które byłoby zaakceptowane ani przez Wody Polskie ani no, po prostu nie powinien tego brzegu jeziora w ogóle dotykać. Ja byś no, jeszcze ale... mogła powiedzieć co się dzieje w ogóle z pozostałymi no, akwenami, zasobami wodnymi w, w gminie, bo jak ostatnio z Tobą rozmawiałam to mówiłaś, że właśnie te stawy hodowlane no mocno zaburzyły w ogóle ten cały ekosystem. Też te, 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 jakbyś mogła coś, coś więcej na ten temat powiedzieć? No tak, więc jakby to, co już wspomniałam, że nie mogliśmy liczyć na polityków, więc zaczęliśmy, zaczęliśmy szukać innych źródeł, jakby wsparcia. I tak trafiłam na Artura Furdynę, który zajmuje się Renaturyzacją rzek. Jest bardzo znanym ekspertem właśnie od renaturyzacji. I to on pierwszy wskazał nam, jakie są tak naprawdę powody, które determinują tą degradację i prędkość też niszczenia tego naszego środowiska w Ośnie. Należy też zaznaczyć, że ośno jest specyficzne pod tym względem, że naprawdę to jest takie, taka misa, w której są właśnie bagna, torfowiska, źródła krystalicznie czystej wody, które właśnie to też, dzięki też Arturowi, jakby odkryliśmy, że te źródła zostały przekopane, zmieniony bieg rzek i te rzeki trafiają bezpośrednio. Do stawów, i ze stawów już wypływają naprawdę w niektórych momentach roku dosłownie ścieki, śmierdzące, cuchnące ścieki. Według przepisów prawa, woda pobierana powinna zostać wypuszczana dokładnie taka sama, jak została pobrana. W naszym wypadku nie ma to absolutnie miejsca. Najgorszą, chyba, jeszcze Elementem całej tej historii jest to, że część stawów leży na obszarach, które powinny być objęte ochroną pośrednią ze względu na pobór wody pitnej. Od jakiegoś czasu woda nasza jest w tragicznym stanie. Zdarzają się, że przywożą nam wodę beczkowozami. A niestety dużą przyczyną tego stanu są wybudowane, wykopane stawy hodowlane, stawy hodowlane karpiowe. Czyli bardzo płytkie, ciemne dno, bardzo duże też parowanie, czyli utrata tej wody, ale ogromne zanieczyszczenie wody po prostu pitnej w tym momencie. W Ośnie mieliśmy wodę. Mineralną, jakości najwyższej, naprawdę można było butelkować spokojnie i sprzedawać taką wodę z kranu. Na dzień dzisiejszy, dzięki chyba też naszym naciskom i jakby kampanii, burmistrz zdecydował się na wybudowanie stacji uzdatniania wody. Więc cały taki z jednej strony te nasze naciski doprowadziły do budowy stacji uzdatniania wody, natomiast naszym jakby głównym celem było, żeby spowodować powrót tej naturalnej. No ale to dłuższy proces, widocznie, widocznie o wiele dłuższy, i o wie, znaczy na pewno o wiele dłuższy i bardziej kosztowny niż wybudowanie samej stacji. A czy jakby... Jesteś w stanie powiedzieć, na no pewnie jednego winnego tutaj nie znajdziemy, no ale z, z, też z mojej poprzedniej rozmowy z tobą pamiętam, że burmistrz, tak jak mi mówiłaś przed rozmową, tą ponownie jakby został wybrany na to stanowisko, nie mając żadnej konkurencji, jako jedyny kandydował, tak A. Że on już od 2006 roku jest burmistrzem, jakby to za jego kadencji ta. Tak. Ta Degradacja środowiska degradacja na studium, no, ale też są tak jeszcze roku. jakieś instytucje, o, tak. prawda, które, kontrole, tak, które tak, nie to Tak. Oczywiście, to nie jest tylko e, problem jednej, jednej osoby. E, to jest też e, jakby niedopatrzenie, błąd, e, może też i celowe działania, nie wiem. Ale wielu instytucji również państwowych. Wcześniej, no teraz to się nazywa Wody Polskie. Ale to też i, i starostwo, i, i jakieś inne organy, które wydają różne pozwolenia. Więc to nie tylko jest jakby tutaj wina burmistrza w 100%, absolutnie nie. Jednak część pretensji jest do niego ze względu, że jest tym włodarzem od bardzo długiego czasu. No i na wysokich stanowiskach w urzędzie miasta od 30 lat. Natomiast tak, tutaj wiele organizacji, wiele instytucji wchodzi w grę. My do wszystkich tych instytucji również piszemy pisma, dowiadujemy się, informujemy po to, aby ten stan wody w Ośnie jakby spróbować naprawić. I to są, to są takie organizacje, znaczy instytucje jak Sanepit, jak Wioś, jak jak i, Rdoś, i i oczywiście Wody Polskie, którą są w tym momencie podstawą. No trochę, i, oczywiście też i Starostwo, i, 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 i Wojewoda, tak więc trochę tych organów jest, które mają wpływ na środowisko i na rzeczy, które się tutaj też dzieją. Więc to nie jest tak, że Burmistrz wydaje jakiekolwiek pozwolenia też samodzielnie, on wielokrotnie musi pewne rzeczy konsultować, na co też dostaje pozwolenia. No tak, no bo zwykle jest tak, że jak jakaś tam decyzja, prawda, jest wy wydawana, no są te tak zwane uzgodnienia różnych instytucji, to musiało jakoś wszystko iść razem. A te stawy hodowlane, od kiedy są w Ośnie? E, więc jest kilka stawów hodowlanych. Jedne były jeszcze przed wojną, ale one akurat są w takiej pozycji, które nie mają na nas bezpośredniego wpływu. Natomiast stawy, które mają bezpośredni wpływ na stan wody i pogorszenie się stanu wody, zaczęły powstawać w 2008 roku. I na taką skalę, że dziś mamy dwa razy więcej stadów hodowlanych powierzchniowo niż jezior, więc tak mniej więcej oczywiście, ale no to jest rzecz niedopuszczalna w ogóle, żeby, żeby coś takiego się działo szczególnie że tak jak wspomniałam wcześniej ta woda jest z kryształowo czystego strumienia przekierowana prosto do stawu i wypuszczana naprawdę w bardzo złym stanie więc te rzeczy absolutnie nie powinny mieć miejsca a jednak mają gdzieś ktoś jakieś pozwolenie wydał i nie winimy też ja też nie winię nikogo w sensie personalnie jeżeli chodzi o właścicieli stawów, czy, czy, czy innych właścicieli, czy kogokolwiek. Ja tych osób nie winię. Dlaczego? Dlatego, że to one musiały pozyskać jakieś pozwolenia i te pozwolenia ktoś wydał. Więc ja szukam jakby rozwiązań na zupełnie innym szczeblu i to nie jest żadna personalna wendeta, czy, czy, czy jako, jakikolwiek, jakiekolwiek działanie przeciwko osobom prywatnym czy też firmom, natomiast to jest działanie w celu jakby poprawy nie tylko jakości wody pitnej, ale też stanu jezior, rzek, mokradeł i torfowisk, a bez tego nie poprawi się wody pitnej. Także to, to wszystko jest połączone niestety. Także nie da, się, nie da się naprawić wody pitnej bez naprawy torfowisk, jezior, i to jest takie zamknięte kółko. I, i trzeba ratować wszystko. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć parę słów o tych torfowiskach, bo one też mocno, że tak powiem, no mówiąc kolokwialnie, oberwały przez ostatnie lata, co się z nimi działo. Tak. Same torfowisko, które jest przy, to jest metrowe. Torfowisko przy samym jeziorze Reczynek. Tam zostały sprzedane działki, były zakusy, aby pobudować tam domy. To by absolutnie zdemolowało nasze jezioro Reczynek. Niemniej, pan burmistrz zdecydował się na położenie kanalizacji akurat na tamtym terenie. Dosłownie, dosłownie to są rzeczy, które się działy jeszcze pół roku temu. Jak się okazało, że nie ma takiej gwarancji, że ta kanalizacja jest też szczelna, więc przypuszczalnie część ponownie różnych kanali, ścieków spływa właśnie z powrotem do tego torfowiska, a z torfowiska wiadomo przesiąkuje się już do jeziora reczynek. Z tą kanalizacją też jest taki problem, że została położona w nieprawidłowym, jakby sposób. Była zaprojektowana, aby ją położyć na takim twardym, dosyć podłożu, natomiast kładziono ją na torfowisku, w związku z tym ona się zapada, załamuje, i, i to po, y, powoduje jej nieszczelność. Nie wiem dokładnie, teraz będziemy kolejne pisma wysyłać, aby dowiedzieć się, jaki dokładnie jest stan techniczny tej kanalizacji na dzień dzisiejszy. Niestety obawiamy się, że została, po prostu że się załamała. Ze względu na no, torfowiska są, są bardzo miękkie, więc wystarczy opad, opad jakiś deszczu. I, yy, I ta struktura już się zmienia, nie? Ale domy nie zostały ostatecznie wybudowane. Na, na razie domów nie ma, nie wiemy na jak długo. Oczywiście wszystko można. No w dzisiejszych czasach można wybudować wszystko są, i, i wszędzie. Są odpowiednie do tego technologie, natomiast absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby, żeby te tarfowiska niszczyć. One są integralną częścią tego jeziora. Do pewnego czasu to była część jeziora i ma ogromny wpływ na czystość tego naszego akwenu. Ostatnio też zmagamy się z toksyczną siedzicą, która miała swoje zakwity w grudniu, w lutym i w marcu. Piękny turkusowy kolor. W pierwszym momencie myśleliśmy, że to jest, ktoś wylał farbę turkusową, bo nie widziałam jeszcze takiego zakwitu o tak intensywnym kolorze. Zawsze wydawało mi się, że sinica to jest po prostu jakaś taka szara właśnie sina, a tutaj raptem się okazało, że to jest no tak niesamowicie turkusowy kolor i niestety na połowie jeziora. Dzień, znaczy no przez to, że, że był zakwit na dodatek jeszcze oczywiście wszystko przed, tuż przed wyborami Samorządowymi. Więc nasze władze zdecydowały się, co możemy też policzyć jako nasz sukces, zatrudnić eksperta, profesora Mariusza Pełhatego z zakładu hydrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, aby zbadał stan jeziora i sprawdził, jaki ten stan jeziora jest. Pewnie ku niezadowoleniu i zgrozie naszego burmistrza pan profesor zgodził się z nami, że wszelkie działania typu osuszanie, typu dewastowanie torfowisk, zatruwanie rzek, te ścieki do jeziora, zbyt intensywne użytkowanie jeziora poprzez nawet kąpielisko. To wszystko ma negatywny y, wpływ na nasze jezioro ryczynek. No, mina była bezcenna, jak, jak się spojrzałam na, na minę pana burmistrza, to chyba nie tego oczekiwał od osoby, którą zatrudnił. No, natomiast y, trudno tutaj jakby zaprzeczać faktom. Wcześniej przecież to wielu profesorów y, potwierdziło, również cały y, zespół profesora Kotowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego który zajmuje się torfowiskami, i oni również potwierdzili, dokładnie wszyscy, wszyscy. wszyscy tutaj profesorowie potwierdzili dokładnie, dokładnie to samo, wszyscy mówią to samo, tak, że to jest czynnik ludzki, który ma wpływ destrukcyjny na nasze środowisko tutaj w ośnie. Trzeba też podkreślić, że Ośno jest takim rezerwuarem wody nie tylko dla nas, dla nas tutaj, ale też dla okolicznych miejscowości, w tym na przykład Słubic, które przecież mają Odrę i w tym momencie Odra ponownie przeżywa swój kryzys. I ta woda z Odry absolutnie nie nadaje się w tym momencie do, do spożycia. Więc jakby ten nasz rezerwuar powinien być jak najbardziej zadbany i pielęgnowany, żeby tej wody nie zabrakło. Jeżeli teraz mówimy o tych zmianach klimatycznych, to jeszcze tym bardziej powinniśmy o tą wodę dbać i zatrzymywać ją tutaj, gdzie, gdzie jest. Ja co chciałam teraz jeszcze Cię trochę podpytać o to, w jaki sposób Wy działacie, bo zakładam, że jest bardzo dużo osób, które zauważają, nie wiem, w miejscu, gdzie mieszkają właśnie, że coś jest nie tak z wodą. Że chciałoby zacząć działać i, i zastanawiam się, od czego zacząć. No z tego, co ja widzę, no to wy tak na różnych polach. Z jednej strony, edukacja mieszkańców, z drugiej strony, kontakt jednak z ekspertami, którzy, których opinią się podpieracie, żeby nie było, nie można było wam zarzucić, że jesteście jakimiś tam pieniaczami, którzy histeryzują, ani mają tego podstaw. I plus jeszcze, właśnie jakieś tam oddziaływania na różne instytucje, pisma, wnioski. A jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym, jak działacie, żeby trochę te degradacje z jednej strony zatrzymać, a może nawet odwrócić, żeby, żeby było lepiej. Tak, no y, trzeba i to myślę, że koniecznie trzeba się podpierać y, badaniami naku, naukowymi. Właśnie ze względu na to, żeby nie, nie było nam zarzucane, że jesteśmy właśnie pieniaczami, czy y, awanturnikami i, i innymi tam Strasznymi potworami, którzy bronią środowiska za wszelką cenę. Więc my, my jesteśmy, my jesteśmy jako grupa ratujmy jezioro ryczynek, która z dnia na dzień tak naprawdę się powiększa: coraz więcej mamy nie tylko sympatyków, ale również osób, które nas wspierają, ale też osób, które z nami działają. I nie tylko prowadzimy działania edukacyjne, zapraszamy naszych i ekspertów również, którzy kilkakrotnie mieli u nas wykłady i prezentacje. Mieliśmy wiele spotkań również w terenie, gdzie do tej pory te spotkania prowadzimy, gdzie edukujemy różne osoby na temat tego jak to powinno wyglądać, jak wygląda zdrowa rzeka, jak wygląda zdrowe jezioro, jak wyglądają zdrowe torfowiska i zdrowe bagna. Na pewno pierwszym krokiem, jeżeli ktoś by chciał zająć się jeziorami, to trzeba ustalić, co to jest za jezioro. Tak, czy to jest woda stojąca, czy to woda płynąca, czy tam jest odpływowe, napływowe, trzeba to wszystko sprawdzić. Jeżeli nie mamy takiej informacji, dobrze jest sprawdzić w BIP-ie a jeżeli nie, to wysłać zapytanie do gminy, do Wód Polskich o to, kto jest właścicielem tego, tej, tego akwenu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to oznacza, to jest takie kluczowe, gdyż wody płynące są, podlegają pod wody polskie. Jeziora stałe, tak jak na przykład jezioro Ryczynek, Podlega pod Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim. W Ośnie też mieliśmy, co też jest takim naszym małym sukcesem, mieliśmy wiele jezior, które były źle zaklasyfikowane. Były zaklasyfikowane jako jeziora o wodzie stojącej, natomiast w praktyce. Były to i są jeziora o wodzie płynącej, czyli albo odpływowe, czyli coś tam wpływa, coś wypływa, tak? I wówczas te jeziora powinny podlegać podwody polskie. W naszym przypadku one w ogóle nie podlegały podwody polskie, tylko pod starostwo. Dzięki naszym działaniom, dzięki nagłaśnianiu, na właśnie pisaniu pism, wody polskie zdecydowały się. Na przeprowadzenie ekspertyzy, w której efekcie będą jeziora przekształcane z powrotem i zmieniane na wody płynące, co jest ogromnym sukcesem, bo to oznacza, że nie będzie można ich dzierżawić, nie będzie można ich sprzedać, a tym samym one po prostu będą mogły sobie być dzikimi jeziorami niezagospodarowanymi, takimi już przez człowieka. I nie, nie będą one y, tematem y, do y, dużych inwestycji. Czyli to jest pierwsza rzecz, to sprawdzenie, tak, czy to jest woda płynąca, czy stojąca, ewentualnie y, warto zawalczyć o to, żeby ona była właściwie zaklasyfikowana, tak, zwłaszcza no, w To trzeba tak. bardzo... I wówczas pisieś, trzeba napisać wniosek, żeby właśnie te, te jeziora... Najlepiej oczywiście też połączyć praktykę z teorią, czyli to, co, co nauczyłam się właśnie od Watchdog Polska o informacji publicznej, o informacji o środowisku. Pisze się najpierw... Takie, takie pisma, dowiaduje, pozyskuje informacje. Na podstawie tej informacji możemy dopiero wówczas napisać na przykład wniosek o to, żeby przekształcić takie jezioro, udowodnić dokumentacją fotograficzną, nawet umówić się z przedstawicielami wód polskich i pokazać im fizycznie, że tak powiem, brzydko palcem, jak to wygląda. W naszym przypadku było tak, że z map nawet zniknęły. Dopływy do, do jezior. I na mapach próbowano nam udowodnić, że przecież na mapach tego nie ma. Więc wzięliśmy, umówiliśmy się, zawieźliśmy przedstawiciela wód polskich na miejsce, pokazaliśmy i mówimy: No jak nie ma, jak jest 3 metry szeroka rzeczka, która wpływa do tego jeziora, a później z niego w ogóle jeszcze wypływa. Więc jak to jest możliwe? Że na mapie to zniknęło. I y, dzięki tej naszej interwencji, teraz to jezioro będzie właśnie należało już y, do wód znowu y, płynących. W związku z powyższym nie będzie można ani dzierżawić, ani sprzedawać. Y, będzie nadal jeziorem y, szeroko dostępnym dla, y, dla obywateli. A jeżeli no, jest to jezioro stojące, jakby tutaj nie ma, nie ma wątpliwości co do tej klasyfikacji, to czy jest w sytuacji, kiedy widzimy, że właśnie urząd gminy miasta jakby no, prowadzi taką politykę, która sprawia, że, że dochodzi do degradacji takiej środowiskowej, że, że działa na niekorzyść? No w zasadzie mieszkańców no, niszcząc środowisko. To jakie, jakie są narzędzia i z jakich wy na przykład korzystaliście, żeby, żeby jednak to w jakiś sposób zatrzymać, nagłośnić i zwrócić uwagę odpowiednich instytucji? No, największą chyba tutaj bronią jest nagłośnianie tego, strona Facebookowa, przekazywanie relacji, dokumentowanie tych zmian. Nagłaśnianie, wycinki drzew, które też mają ogromny wpływ na środowisko wody, niszczenie jakiekolwiek, no wszystkie, wszystkie rzeczy, które się wokół jeziora dzieją, nie dość że informujemy o tym mieszkańców, to w zależności od sytuacji informujemy na przykład inne instytucje, takie jak. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy też RDOŚ, czy, czy wody, no wody polskie tu akurat nie mają zbyt dużej, dużego pola do popisu ze względu właśnie na tą wodę stojącą. Natomiast ich też informujemy, że no ze względu na to, że to jezioro jest mimo wszystko okradłami, bagnami połączone z rzeką, więc jakby informujemy ich o pewnych sytuacjach, o silnicach na przykład, tak, czy jakichś innych nieprawidłowościach, które mają miejsce. No ta walka jest trochę utrudniona, jeżeli chodzi o wodę stojącą i, i szczególnie jeżeli chodzi o własność typu burmistrz, do którego nie, nie dochodzą żadne argumentów, argumenty ekspertów, czy też specjalistów, nie dochodzą argumenty nawet badań, które są przeprowadzane. No, ale um, uważam, że nie, nie wolno się poddawać, należy cały czas informować społeczeństwo, należy cały czas e, wysyłać e, pisma na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będziemy wysyłać tych pism, jeżeli nie będziemy ciągle jakby reagować, to za jakiś czas, za rok, za dwa, za trzy, ktoś powie: No, ale my nie wiedzieliśmy nawet, że jakaś jest sytuacja, tak? Więc e, równolegle z informacją, na, z informacją na stronach facebookowych czy też Instagramie należy wysyłać pisma, wnioski, informować na bieżąco urząd, pomimo że wiemy, że urząd o tym wie, tak? Widzimy pracowników urzędu, którzy widzimy radnych nad tym jeziorem, tylko czasami się zastanawiam, czy to nie jest też taki brak wiedzy, brak. Niestety też edukacji na temat wody. I pomimo, że widzą te zmiany, nie traktują ich poważnie. Nie traktują ich jako pewny sygnał do jakiegoś zagrożenia, nie traktują tego jako forma kryzysu dla akwenu. Na dzień dzisiejszy stan jeziora jest zły, niestety te silice ich zakwit bardzo wstrząsnęły nam chyba nami wszystkimi. Ale lata zaniedbań, lata spływania ścieków, niestety po pewnym czasie to tak jak nawożenie rośliny. Nawozimy ją rok, drugi, trzeci, ona nie kwitnie, ale na czwarty, piąty rok ona już będzie kwitła. Dzięki temu naszemu nawożeniu. I, i, i tu mamy to, to, ten, ten sam problem, jeżeli chodzi o jezioro ryczynek. Ono przez lata było tymi ściekami nawożone. Teraz jest tam niby zabezpieczone i one bezpośrednio niby nie wpływają, natomiast pośrednio nadal, nadal poprzez rowy i poprzez to, część mokradeł, nadal zanieczyszczenia dostają się do akwenu. Jeszcze chciałam się ciebie zapytać o ten temat, tych e, e, takich no, strumieni, które zostały, jakby mówiłaś, przekierowane do tych, tak. e, do tych stawów hodowlanych. E, no, tutaj jakby też nie, chyba nie, nie macie do końca wiedzy, na jakiej podstawie to zrobiono. Czy to, czy, czy były czy, czy jakieś zgody wydane, czy po prostu zrobiono to, czy, czy to raczej jest jakiś rodzaj samowolki. No ale efekt jest taki, że wypływa, wpływa czysta, wypływa brudna woda. Czy z tym coś w ogóle uda się zrobić, czy próbowaliście coś zrobić? Tak, jesteśmy teraz na etapie właśnie monitoringu razem z WWF Polska. Zapisałam się do programu Monitoring Wód, właśnie prowadzony przez WWF i dzięki temu programowi zostałam wyposażona w plecak pełen... Odpowiednich narzędzi, że tak powiem, i instrumentów do tego, aby tą wodę badać. Przeszłam również szkolenie, żeby umieć obsługiwać ten sprzęt, wiedzieć jak prawidłowo pobierać próbki, jak je badać, więc teraz też będziemy badali tą wodę. Temat jest dość skomplikowany na to, co myślę, że, że dobraliśmy się do czegoś, co jest bardzo mocno skomplikowane. Nikt nie chce za to wziąć odpowiedzialności. Każdy zrzuca gdzieś to, gdzieś na, na drugiego i jedno, jedna instytucja na drugą. Tak, ale temat jest na tyle ważny, że nie zamierzamy go odpuścić i będziemy kontynuować. Na razie nie ma Jakiś super rezultatów. Woda nadal jest pobierana tak krystalicznie czysta ze źródełka, ta źródlana ze, ze strumienia i prosto przekierowana do stawu. Tam właśnie taka ciekawa, taka śmieszna nawet historia jest z tym związana. Jak zaczęliśmy pierwsze pobierać dokumentację i zrobiliśmy zdjęcia Taka była tam już stara, mocno zdezelowana koparka, która widocznie podczas tych wszystkich przekopów się tam zepsuła, i, i sobie tam stała widocznie przez lata. Zrobiliśmy zdjęcia, nagłośniliśmy to na naszej stronie facebookowej. I po kilku tygodniach, pamiętam, że jednego z gości, też eksperta, zawiozłam w tamto miejsce żeby pokazać mu jak tam sytuacja wygląda i ta, ta właśnie koparka już była y, praktycznie już rozebrana na części i już niewiele z niej zostało, widocznie y, chcieli, y, chcieli, ją, y, chcieli ją właśnie zabrać, żeby nie była takim ewidentnym dowodem, natomiast no, wiadomo, że to już za późno, to dowodem na to, że przekopywano, prawda? A, to, tak, bo oczywiście, zresztą nie tam stary, um, stare koryto rzeki nadal tam jest. Także to nie jest tak, że oni w ogóle to wszystko zasypali. W tym starym korycie ta woda próbuje ciągle tam się jakoś dostać i jeszcze tam resztki wypływają. No, zgrozą jest to, że um, oprócz tego, że ta woda wpada prosto do stawów które już same w sobie są tam na tamtym terenie akurat, bardzo y, niebezpieczne dla naszej wody pitnej, bo tak jak powiedziałam, one są na terenie y, poboru wody, to jeszcze są, jest wypuszczany naprawdę ściek. To wygląda przerażająco, to wygląda tak jak jakieś takie czarne gluty, no y, coś okropnego. Śmierdzi to również potwornie. Mamy wiele nagrań, y, bardzo dużo dokumentacji i y, no, to, to nie wygląda dobrze. Coraz więcej też mamy sygnałów od naszych mieszkańców tutaj o yy, pogarszającej po się jakości wody, że yy, po, czasami leci wręcz ja nie wiem, czy to po prostu zaciąga, czy, 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 czy to już rury czy coś, że po prostu z kranu leci wręcz właśnie taki, taki czarny osad. Zakładamy, czy może już po prostu zaczyna brakować wody, wody u nas w studniach. Nie mam pojęcia, nie? To trzeba, to trzeba też będzie zgłębiać. Tematów jest naprawdę mnóstwo. I, I temat, jeżeli chodzi o wodę, naprawdę jest na tyle skomplikowany, że, że to prawo wodne jest też skomplikowane. I według, według przepisów my mamy rację, ale z drugiej strony fakty. Jakby są takie, a nie inne, i, i zmienić teraz stan faktyczny. Do tego to trzeba mnóstwo pieniędzy, mnóstwo nowej, nowej dokumentacji, no i przede wszystkim ekspertyz. A na to chwili obecnej, o ile wiem, środków finansowych takich nie ma. Miałam nadzieję, że może to wpłyną jakieś fundusze z KPO. No, ale tu się okazuje, że chyba jakiś inny plan y, na KPO jest, więc y, może się zdarzyć, że y, trochę jeszcze poczekamy na pewne, na pewne zmiany. Nie jest. Y, nie wolno odpuszczać, tak? Pomimo, że te może nasze sukcesy są bardzo małe, ale one mają też ogromny wpływ na y, jednak na nasze środowisko y, pozytywny, przynajmniej stopujemy pewne działania, a na pewno je spowalniamy. W sensie te negatywne, bo jeżeli byłyby pozytywne, to bardzo byśmy się ucieszyli na pewno na jakieś projekty live, które prowadzą Wody Polskie, czy też inne instytucje, ale no na to musimy poczekać chyba. No tak naprawdę słuchając się, to ja mam takie niestety smutne przekonanie, że to jest historia trochę o tym, jak nie działają instytucje, które powinny kontrolować jakość, czy kontrolować działania właśnie samorządów związane z, z, z wodą, że jednak jest to bardzo ważny temat, i ich jedna po drugiej instytucja jakby się po prostu nie sprawdza i Osoby, no mieszkańcy, osoby prywatne muszą się przeszkolić no tak jak ty to zrobiłaś, żeby tej wody pilnować, żeby robić te, żeby pobierać próbki, żeby, żeby trzymać rękę na pulsie, żeby to środowisko nie było bardziej degradowane. W zasadzie no to, do tego zostały powołane odpowiednie instytucje, które no z jakichś powodów są niewydolne. I też chciałam Cię zapytać właśnie w kontekście takich działań kontrolnych, no bo już z tego, co mówisz, mieszkańcy jednak są coraz bardziej świadomi, też do Was się zgłaszają, że to, to widać. Natomiast pytanie, czy jak, jak widzisz tę świadomość w, na przykład, nie wiem, w Radzie Miasta, bo teraz były wybory samorządowe, no burmistrz Wam się nie zmienił, ale czy, bo, bo Rada Miasta też jakiś tam jest, jest takim organem kontrolnym, czy cokolwiek tutaj masz nadzieję, że się zmieni po tych wyborach samorządowych? Obawiam się, że tutaj będziemy mieli z tym dalszą trudność, czyli jakby kontynuację tego, co było wcześniej. Pomimo tego, iż my, jako organizacja, też organizujemy jako Lebuzi, jako Ratujmy Jezioro Ryczynek, organizujemy różne szkolenia i sesje informacyjne, na nasze spotkania niestety sami radni nie przychodzą. Pomimo, że większość z nich, z tych radnych, to nie są osoby pracujące, to są y, osoby, które już nie pracują, są w wieku emerytalnym i zakładam, że miałyby czas przyjść, y, zresztą wszystkie nasze, y, wszystkie nasze działania takie, takie edukacyjne są prowadzone albo po południami, czyli już po pracy, albo y, w weekendy. My sami przecież, wszyscy nasi, E, wszyscy ci, którzy są e, zgromadzeni i w Lebuzi i w Radujmy Ryczynek, i w ogóle to my to wszystko robimy po pracy, jako wolontariusze, to nic nie jest, e, żadne z nas nie ma za to opłacone, żadne z nas e, nie jest na etacie, to wszystko robimy e, naprawdę z troski o otaczający nas świat. Bo wiemy, że nie ma nic ważniejszego niż woda, wody nie da się niczym zastąpić. Jest woda albo jest woda, czyli bez wody nie, nie będziemy mieli jedzenia, bo się nie podleje, bez wody się nie napijemy, bez wody też nie urośnie las. Co tutaj muszę też powiedzieć, że bardzo nas cieszy, mnie cieszy ta współpraca z lasami państwowymi, którą podjęliśmy i widać, że też martwi ich bardzo stan wody w lasach. Ośno jest otoczone lasami, nasze jeziora są otoczone lasami, więc jakby tutaj jedno bez drugiego nie może funkcjonować. I też takim naszym małym sukcesem jest wyodrębnienie wspólnie z lasami państwowymi pewnych stref wodochronnych, na których nam bardzo zależało. Mamy też nadzieję, że kilka dodatkowych stref wodochronnych wyznaczymy przy najbliższym, przy najbliższym pulu. I że tych stref wodochronnych, czyli tych lasów, które są przy wodach, będzie więcej. Lasów, które nie będą e, kwalifikowane do wycinki, a będą stanowiły po prostu takie, taki parasol e, dla tych mokradeł, dla bagien, dla torfowisk, no i przede wszystkim dla jezior i rzek. Czyli jednak z jakąś instytucją udaje wam się współpracować? tak, Od kiedy z Powiem tak, no, nie mogę narzekać, na, jeżeli chodzi o no, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zawsze y, reagują na wszelkie nasze sygnały. Y, z lasami państwowymi y, bywa różnie, jak to z tak, o, z tak ogromną instytucją. Jednak nam się pewne rzeczy udaje realizować, z czego właśnie bardzo się cieszymy. Wspólnie gdzieś udajemy się na różne terenowe, nazwijmy to wycieczki, ale rozmawiamy, przede wszystkim rozmawiamy. Nie zgadzamy się, w wielu momentach się nie zgadzamy, ale wydaje mi się, że sama rozmowa jest już dużym krokiem naprzód. To oznacza, że przynajmniej słuchamy siebie nawzajem. I, i to jest też duży, duży krok do przodu. Mamy też nadzieję na jakby ustanowienie kilku miejsc, które będą takimi rezerwatami, może mini, ale jednak z tym, że to są takie nasze jeszcze marzenia i plany. No i oczywiście ciągle, ciągle nadzorowanie, monitorowanie tych jezior, ich stanu. Wysokości wód, jak to wszystko się dzieje, czy można jeszcze na przykład naszą rzeczkę jakoś tam zrenaturyzować, czy można bariery usunąć na rzece, które są tam zupełnie już niepotrzebne, bo, bo jakby straciły swój, swoją funkcję. Także tych rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na szczęście coraz więcej osób też się interesuje tematem. Ale myślę, że ten próg takiego ten, ten próg biurokracji naprawdę jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi, chodzi o wody. Wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej kontrolować samą radę, same działania np. urzędu, niż monitorować i sprawdzać właśnie wodę. Mamy bardzo mało osób, które. Się tym zajmują, więc jeżeli ktokolwiek mnie słyszy i by chciał, to zapraszam do kontaktu. Ja bardzo chętnie wszystkim pomogę i, <laughs> i y, doradzę, tylko, y, tylko jak będę umiała. Więc tak, coraz więcej nas jest po prostu potrzebne, bo y, przy tej skali myślę, że same urzędy nie są w stanie przerobić y, tego materiału, który, y, który jest. Alicjo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo ten temat jest rzeczywiście bardzo y, szeroki. Myślę, że mogłybyśmy drugą rodzinę, godzinę rozmawiać i myślę, że, że jeszcze za jakiś czas Cię ponownie zaproszę, żebyś opowiedziała, co, co udało Wam się zrobić. Y, I życzę Ci może, żeby przez tę te, teraz te pięcioletnią kadencję, która jest ostatnią kadencją tego burmistrza, bo już nie może kandydować. Nie, już nie może. Y, więc żebyście. Żeby znalazła się osoba, która będzie kandydowała na to stanowisko, która będzie bardziej rozumiała te A czy naprawdę nie przeszkadzało, jakby burmistrz to zrozumiał? Bo tutaj Oczywiście, nie chodzi o no walkę ten... z burmistrzem, tylko tu chodzi o walkę o sprawę. Tylko ja myślę, że to akurat tego burmistrz nie rozumie, że tu nie chodzi o niego zupełnie. Tu, tu chodzi o coś e, o wiele ważniejszego niż, e, niż on sam, nie? Ale no to to by musiał właśnie zrozumieć. Ale tak jak mówię, zachęcam wszystkich, nie tylko do szkoleń organizowanych przez Watchdog Polska, bo to naprawdę dało mi ogromny grunt i stabilność, taką pewność też siebie, że już wiem, co robię, i, i dostęp do informacji publicznej, dostęp do o informacji o środowisku, jakby to wszystko. Wszystko jakby nabrało sensu, te puzzle jakby zaczęły kreować fajny, fajny obraz, no i dodatkowo temat wody to już jest zupełnie druga, druga układanka, ale, ale warto, ale myślę, że warto. Jak tylko dodam, że jeszcze wczoraj byłam właśnie nad tym moim jeziorem, spojrzałam się i sobie pomyślałam, kurczę, no warto, pomimo, pomimo różnych trudności, Troszeczkę jednak wody jest o wiele więcej, pomimo tych wszystkich zmian klimatu, pomimo suszy, pomimo, pomimo wszelkiego takiego hejtu, z którym musieliśmy się też mierzyć z jakimś takimi nienawiścią ze strony, ze strony urzędu. Właściwie nie urzędników, tak? tylko, tylko tam władzy. Ale to wszystko przebrnęliśmy i widać te efekty. I, i to, jest, to jest piękne, że można zobaczyć te ryby jednak, pomimo tego, że jezioro jest w bardzo złym stanie, to wydaje mi się, że bez naszych działań byłoby jeszcze gorzej. Jednym słowem, wszystkich tych, którzy nas słuchają i którzy chcieliby działać na rzecz wody w swojej okolicy, zachęcamy do może do kontaktu z nami. Wtedy jakoś. Jakoś skontaktujemy z Tobą, jeżeli ktoś chciałby wzbogacić swoją oczywiście, wiedzę. Oczywiście, ja, ten... ja przecież jestem częścią z rodziny drogowej, więc oczywiście niech wszyscy, którzy są zainteresowani tematem wody, kontaktują się z Watchdog Polska, a my podejmiemy działania, może jakieś szkolenie. Super, bardzo Ci dziękuję. Rozmawiałam z Alicją Matwiejczuk, członkinią sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i też. Współzałożycielką i członkinią uniformalnej grupy Ratujmy Jezioro Raczynek z Ośna Lubuskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Miłego dnia. To był kolejny odcinek podcastu Zajawka. To była Zajawka. Podcast sieci obywatelskiej Watchdog Polska Co Król Karol królowej Karolinie kupił chciałabym wiedzieć co kupił i za ile ile. Dobrze, że jesteś i, że rozmawiamy nawet przy stole z połyłamiwanymi nogami i że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji.